Sportowa rozmowa dzisiaj z Zuzanną Gołębieską, medalistką mistrzostw Polski, medalistką różnych innych turniejów, ale też medalistką mistrzostw Europy, medalistką, upragniony medal po tych kilku miesiącach intensywnych przygotowań. Ostatni raz mieliśmy okazję się widzieć podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No i wtedy obiecałaś, że wrócisz do Polski z mistrzostw Europy z kolejnym medalem. Ja nie wiem, mówią wszyscy, że dziewczyny lubią brąz, a ty tak za każdym razem przywozisz albo złoto, albo srebro. Teraz przyjechałaś do Polski z srebrnym medalem. Jak to było? Opowiadaj. No, jeżeli chodzi o cały ten turniej, no to nie stawiałam na to, że mogłabym przywieźć ze względu na to, że też chorowałam, ale i tak w tej głowie miałam ten upragniony medal. Wiadomo, że przywiozłam srebro, nie złoto, które marzy mi się do dziś, ale dałam w siebie wszystko i wiem, że powinien być ten złoty medal. Zuzia jest skromna, mówi, że chorowała, ale pamiętam, jak walczyła tutaj w Wałbrzychu podczas tej Olimpiady Młodzieży, też niby się męczyła, ale rzeczywiście dała z siebie wszystko, wygrała Olimpiadę. Pojechałaś teraz na te Mistrzostwa Europy. Cztery walki stoczone, trzy wygrane, ta ostatnia przegrana. Porozmawiamy o niej tak troszeczkę później, ale na początek pierwszy wyjazd przygotowania, potem ta pierwsza walka, stres na pewno puścił po zwycięstwie. Ty już swoje zrobiłaś, gdy już cieszyłaś się, że jesteś w następnej rundzie. Jeżeli chodzi o przygotowania, no to tak na samym początku właśnie kadry, to byłam lekko chora, także miałam z tyłu głowy, że no powróci i będzie ciężko. Później się unormowało i przygotowania ciężko, ale sprawnie poszły. Pojechaliśmy na turniej, pierwszą walkę stoczyłam, byłam zadowolona z siebie, bo nie wiedziałam, że aż mi tak dobrze pójdzie. I że moje przygotowania mimo tego wszystkiego aż tak wystarczą na ten turniej. Widzisz, potem pierwsza walka, tak jak zawsze mówi się, pierwsze koty za płoty, mówisz, byłaś zdenerwowana, potem były te kolejne, szłaś jak burza do finału. Prawda? No tak trzeba przyznać, ty za każdym razem, jak się już rozkręcisz, to nie możesz się zatrzymać. I poszłaś jak burza, no i tutaj też tak tuż przed nagraniem, trochę wcześniej rozmawialiśmy na temat tego, jak ta walka finałowa wyglądała. Walczyłaś z Rosjanką, no tu już zaczynają się pewne nieścisłości w nich, dla niektórych, no ale ta walka generalnie była pod twoje dyktando, z tego co wszyscy opowiadacie. No ja niestety nie miałem okazji obejrzeć, akurat wtedy, kiedy walczyłaś, leżakowałem na wakacjach. Generalnie prawda jest taka, że każdy mi mówi, z kim bym nie rozmawiał na temat tego, jak to wyglądało, że byłaś lepsza. No tak, w tej walce akurat pokazałam swoją dominację i no było to pod moją w sumie punktację, ale sędziowie chcieli jak chcieli, dali w pierwszej rundzie 4-1 mojej Rosjance. Mimo tego, że bardzo silne ciosy pokazywałam i jednak punktowałam ją więcej. Ale no, sędziowie dali jak dali, później nie nastawiałam się przed walką, że ta walka może być wygrana, bo z Rosją jest różnie. No właśnie, to dobrze powiedziałaś, ale generalnie sam pojedynek, jak już weszłaś do ringu, jak już trzeba było się skupić tylko na tym, co dzieje się tam w środku, na pewno nie myślałaś o tym już za bardzo, z kim walczysz, tylko to, żeby wykonywać swoje zadania. No tak, no ta ostatnia walka to już było tak, żeby wszystko siebie dać, już nie miałam żadnych kolejnych walk, więc nic mi tak naprawdę nie było szkoda, zwłaszcza, że jeszcze miałam uszkodzony kciuk, także jak uderzyłam, tak uderzyłam i dalej musiałam. Miałaś doping w czasie tej walki, bo poza twoimi kolegami z kadry reprezentacji Polski, trenerami, dopingowali cię też reprezentanci innych krajów. Dobrze mówię, prawda? Co tam się ciekawego działo?
My bardzo jesteśmy zżyci z reprezentacją Litwin. I tak jak do nas przyjeżdżają na kadry, tak chłopacy do chłopaków, dziewczyny do nas. No jesteśmy tak naprawdę zżyci i podczas mojego finału Litwini widząc, że no nie idzie na moją korzyść, zaczęli się kłócić z Rosjanami i prawie się pobili. Czyli musiało być ostro. Ale nie doszło tam na szczęście do żadnych kończynów. Nie, było spokojnie. Były tylko takie przepychanki słowne, gdzieś tam może ktoś użył trochę więcej niż słowa, bo jednak w tych emocjach czasami no, widziałem nieraz podczas turniejów bokserskich duże emocje wśród tego, jak zawodnicy przeżywali te swoje pojedynki, często kibicując swoim kolegom z drużyn, reprezentacji. Po prostu potrafili nam bardziej przeżywać niż swoje własne walki. Ale przywiozłaś Zuzia do Polski srebrny medal. Nie jest taki ciężki jak te wcześniejsze. Nie. Tak jakby się trochę nie postarali. Generalnie Sarajewo 2024. Pewnie będziesz wspominać na pewno, no na pewno będziesz wspominać miło, mimo tej porażki w finale. No tak, jednak ten turniej nie wspominam aż tak źle. Mimo tej całej organizacji, tych sędziów, uważam, że jest to według mnie udany dla mnie turniej i z tego się cieszę. No i znowu w swojej kategorii wiekowej przyjechałaś do Polski z wielkiej imprezy, z medalem. Znowu był to medal najwyższy z tych gdzieś tam w zasięgu. Znowu byłaś najlepsza, masz już 16 lat. To jest taki wiek, w którym powoli zaczyna myśleć się o tych jeszcze wyższych celach. Aspirujesz pewnie do tego, by startować później w niedługiej przyszłości na Igrzyskach Olimpijskich. A już niebawem w Paryżu pewnie no, będziesz oglądać telewizję. Oczywiście. Powiedz, masz tam gdzieś swoich faworytów, którym będziesz kibicować? Wiadomo, że w tej całej Polsce kibicujemy, bo jednak to jest nasza cała rodzina kadrowa i no trzeba. Ale na co dzień się z nimi widujecie, trenujecie, spotykacie? Czy to jest też tak raczej, że się mijacie, no bo jednak oni są w tych wyższych kategoriach wiekowych, wy jako, że jeszcze juniorzy, no to często jeździcie na inne zawody, w inne miejsca. Jak to jest? Jeżeli chodzi o właśnie te najstarsze kadry, to my się mijamy. My wcale nie mamy żadnych wspólnych. Wiadomo, że jak są jakieś święta boksu czy coś, no to wiadomo, że się spotykamy. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zgrupowania, no to jedynie w styczniu mamy dwie kadry, czyli kadra kadetów i kadra juniorów. Zuzia, ja ciebie nigdy nie pytałem, jak rozmawialiśmy wcześniej, na kim ty się wzorujesz, bo każdy młody sportowiec ma jakiegoś swojego idola, któremu próbuje dorównać, którego próbuje wiesz, gdzieś przegonić w swoich osiągnięciach i ty na pewno też takiego masz. Ja może nie mam takiego znanego, ale moim takim idolem jest mój tata, bo widząc, jak on stara się i wkłada dużo poświęcenia w moją pracę i w mój cel, no naprawdę chciałabym mieć tyle zawzięcia i takie ambicje, jakie on ma, bo można powiedzieć, że ma większe ambicje ode mnie. Tylko, że medale ty przywozisz. No tak. Może tata nie ma jakichś osiągnięć, ale widzę, gdy na przykład sparuje albo daje nam tarczę, no to daje z siebie wszystko i ma taki płomień w oczkach, gdy sparuje, daje z siebie wszystko, także... Chcę taka być. Dobry moment do naśladowania. Też tak myślę, że pierwszych wzorów zawsze szukamy u rodziców. Później to gdzieś udaje albo się mniej, albo bardziej, w zależności od tego, jak to wygląda, przekładać się w ten dorosły świat. Ty wejdziesz niedługo w ten dorosły świat sportu, bo to już powoli ten okres, w którym będziesz musiała się z tym zmierzyć. Powiedz, w różnych dyscyplinach jest różnie to praktykowane. Są różne progi do przeskoczenia, prawda? Różne umiejętności gdzieś tam trzeba podnosić. Boisz się tego przeskoku ze sportu juniorskiego, młodzieżowego do seniorskiego? Co cię tam może zaskoczyć? No wiadomo, że będą zawodniczki, które tak naprawdę już mierzą to jako karierę, a nie jako taka zabawa, jak w sumie w moim wieku. Ale według mnie nie ma czego się bać, no bo jeżeli się uważa, że daje sobie wszystko i nie ma nic sobie do zarzucenia, no to tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód, żeby startować w tej kategorii. Więc właśnie to jest to, co zawsze powtarzam. Świadomy proces twórczy, tutaj wszystko jest ładnie kierowane, pomagają ci w tym wszystkim rodzice, tata, brat. Widziałem ring, na którym trenujesz. Też przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy, no to zgrupowanie.
No i tak patrząc na to wszystko, mam takie wrażenie, że gdzieś to jest tak fajnie poukładane, że za niedługo, być może za 4 lata, będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać już po tym, jak wrócisz z medalem, na którym będzie tutaj tych kilka kółek olimpijskich. Zuzia się cieszy, ale dlaczego nie? Tym razem ładna pamiątka, srebrny medal. No, piękna rzecz, no, naprawdę Sarajewo. Jak w ogóle w Sarajewie ci się podobało? Jeżeli chodzi o ten cały kraj, no to nie powiem, że nie będę kłamać, ale no nie podobało mi się. Nie jest to taki kraj, w którym na pewno bym chciała jeszcze raz pojechać, odwiedzić. No nie wspominam to jakoś aż tak cudownie. Natomiast Paryż, być może kolejne Igrzyska Olimpijskie, to już zupełnie coś innego. Także tu już widzę oczywiście błysk w oczach, tak jak ty pewnie ten błysk widzisz w oczach taty, gdy trenujecie razem. Dobra, Zuzia, to tak na koniec. Ja ci bardzo tego medalu gratuluję, ale na pewno teraz, w tym okresie wakacyjnym, jeszcze też jakieś tam gdzieś plany macie na najbliższą przyszłość. Odpoczynek, powrót do treningów, czy cały czas trenujesz, w jakimś najbliższym czasie zawody chcesz startować, w jakieś może sparingi, cokolwiek takiego się w twoim życiu będzie działo? Pewnie nie, no to jeżeli chodzi o teraz ten okres wakacyjny, no to cały czas trenujemy z tatą, przygotowujemy się do Pucharu Polski, który będzie w październiku. I też we wrześniu będzie turniej w Hiszpanii, do którego będę jechała z całą kadrą, także cały czas trenujemy i bez odpoczynku. Zobaczcie, moi drodzy, 16 lat dziewczyna, szkoła, pewnie też i bardzo dobre oceny, pasek z wyróżnieniem czerwony? Nie, nie? Niestety. Był na pewno, gdzieś tam był. Nie będziemy tutaj jakoś specjalnie drążyć tematu, ale wakacje, wszyscy odpoczywają, a tutaj ambitne plany, treningi, kadra, kolejny turniej, cały czas wszystko z uśmiechem na ustach. Ja się zastanawiam, jak ty to robisz, że w tak młodym wieku tak bardzo ci się chce i tak bardzo cieszysz się tym, co robisz, bo wiele młodych osób właściwie to zupełnie w drugą stronę idzie, dobrze się bawi, szuka tych wrażeń gdzie indziej, tobie to sprawia naprawdę dużo przyjemności, skoro czerpiesz z tego taką satysfakcję. No w sumie też chyba u mnie jest rodzinne, że każdy jak ktoś wchodzi, no to już traktuje to bardziej poważnie i tak naprawdę jako pracę, więc wiadomo, że w pracy trzeba dać z siebie wszystko i nie odpuszczamy, mimo tego, że wiadomo, że są takie momenty, w których się odechciewa, ale jeden drugiego motywuje i lecimy dalej. Srebrna medalistka, wicemistrzyni Europy Zuzanna Gołębiewska. Ua, ja czekam na ten kolejny medal.